W dniach 3-7 lutego Legionowo było gospodarzem turnieju finałowego Mistrzostw Mazowsza Juniorek, którego stawką był awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. LTS Legionowie reprezentowały drużyny juniorek prowadzonej przez trenera Wojciecha Lalka oraz młodszych kadetek trenujących pod okiem Dawida Michora. Poza legionowskimi zespołami w turnieju finałowym wystąpiły zespoły Sparty Warszawa, MOS-u Wola Warszawa, Ósemki Siedlce i Woleja Płock. W środę imprezę rozpoczął bratobójczy pojedynek obu drużyn Legionowi. Górą z nich wyszedł starszy zespół trenera Lalka, który zwyciężył 3-1. Rozstrzygnięcia kolejnych spotkań sprawiły, że w niedzielę rywalizacja toczyła się o wysoką stawkę. Kadetki trenera Michora pokonały Ósemkę Siedlce i wywalczyły brązowe medale Mistrzostw Mazowsza, co bardzo pozytywnie zaskoczyło wszystkich obserwatorów. O 16:00 rozpoczęło się najważniejsze spotkanie legionowskiej imprezy. Naprzeciwko siebie stanęły ekipy Legionowi i Sparty Warszawa, które w dotychczasowych 4 spotkaniach zdobyły komplet 8 punktów. Legionowianki zademonstrowały skuteczniejszą siatkówkę i rozstrzygnęły spotkanie w 3 setach, wygrywając kolejno do 19, 18 i 22. MVP spotkania została rozgrywająca gospodarzy Alicja Grabka. Cieszymy się bardzo, że zdobyłyśmy lepsze miejsce niż w tamtym roku, bo w tamtym roku było 3. W kadetkach było 1. Jesteśmy bardzo zadowolone z tego złotego medalu. Myślę, że byłyśmy dobrze przygotowane do turnieju. Z meczu na mecz było coraz lepiej. Myślę, że w finale pokazałyśmy, że jednak my jesteśmy najlepszą drużyną na Mazowszu. Ten zespół nasz był traktowany jako faworyt tych mistrzostw. Nie przegraliśmy w lidze ani jednego spotkania, ale z takim ciężarem się też czasami ciężko gra i to było widać dzisiaj, gdzie no mieliśmy przewagę we wszystkich elementach, a jednak łatwo nie było. No, dziewczyny się denerwowały, popełniały niewymuszone błędy, ale to dobrze, że tak, bo fajnie się gra, jak wszystko wychodzi. A jeżeli potrafimy się podnieść i po takich błędach, tak w pierwszym secie, przy stracie 6-7 punktów wyprowadzić to na zwycięski set, no to fajnie, bo to rokuje dobrze na następne mecze. Legionowianki nie będą mogły długo celebrować sukcesu, ponieważ wkrótce rozpocznie się walka o Mistrzostwo Polski, w których Legionowia broni tytułu. Chyba z gorszym medalem nie wrócicie niż od Polski. Choć kadetki z Legionowi 2 zdobyły 3 miejsce, to zgodnie z przepisami związkowymi nie mogą wystąpić w dalszej fazie rywalizacji w tej kategorii wiekowej. Już za 2 tygodnie, jeszcze w tym miesiącu mamy ćwierćfinały Mistrzostw Polski i to, że wygraliśmy to Mistrzostwo Mazowsza, daje nam prawo gospodarza. Będą tutaj w Legionowie na tej sali ćwierćfinały. Legionowska impreza była sponsorowana przez spółkę Gaz System, a pod względem organizacyjnym, co podkreślają sami organizatorzy, wypadła bez zarzutu. Wystrzeliło wszystko od początku do końca, nie zawiodła, żaden element nie zawiódł, wszystko przebiegło sprawnie, płynnie, bez opóźnień, bez komplikacji jakichkolwiek. Dziękujemy tutaj miastu, prezydentowi Smogorzewskiemu, firmie KZB, która umożliwiła nam granie w tej pięknej hali, tutaj w Jedynce, także dziękujemy pięknie, wszystko przebiegło sprawnie. Wkrótce Legionowo znowu będzie areną zmagań w młodzieżowej siatkówce żeńskiej. Na parkietach szkoły podstawowej nr 8 zostaną rozegrane Mistrzostwa Mazowsza Kadetek, w których oczywiście wystąpią zawodniczki Legionowi, czyli brązowe medalistki z mazowieckiego czempionatu juniorek.